Szanowni Państwo, opowiem Państwu bajkę. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia w stolicy Niemiec, w Berlinie, następuje bunt ludności. Ponieważ Niemcy już nie są w stanie zdzierżyć fali imigrantów, którzy poddzierają spódniczki młodym Niemkom i chcą ich zapłodnić na przykład, a one nie chcą, czyli następuje gwałt i rośnie niezadowolenie, Niemcy się buntują, trudno w to uwierzyć, że Niemcy się potrafią zbuntować, ale to jest bajka, więc uwierzmy. Buntują się Niemcy, robią Majdan w Berlinie i obalają naszą panią kanclerz, panią Merkel i przepędzają ją z Niemiec. Pani Merkel ucieka samolotem do Ameryki. A oni ustanawiają nowy rząd, sprowadzają nowego kanclerza i co? I proszę Państwa, wyciągają z niebytu wszystkich hitlerowskich bohaterów z Adolfem Hitlerem na czele. Hitlera, Himmlera, Heydricha, Rosenberga, Ribbentropa, Goebbelsa, wszystkie dywizje Waffen-SS zaczynają stawiać pomniki i odwołują się do słusznego bohaterstwa niemieckiego. I teraz pytanie dla tych bardziej inteligentnych. Jak się zachowują państwa ościenne, takie jak Polska na przykład? Jak się zachowuje wielce szanowny pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? To chyba jest jasne. Proszę Państwa, dokładnie to samo się stało na Ukrainie. Zamach stanu, obalony legalnie wybrany prezydent i wyciągają z niebytu bestie banderowskie, budują neobanderowską Ukrainę. Kiedyś mieliśmy takiego prezydenta o nazwisku Komorowski. On był w parlamencie ukraińskim, tam bił czołem hołdownicze tam podziwy i podziękowania, tam kiwał głową, poszedł, a oni w godzinę po jego wizycie uchwalili, że Suchowicz to jest bohater nad bohatery i kto będzie chciał jego imię splugawić, idzie do więzienia. I dawaj tablice, pomniki, nazwy ulic i banderowcy Suchowicze i rezuny spod tych tryzubów. Taka jest Ukraina. I zauważcie Państwo, nasze władze w ogóle tego nie dostrzegają. Dalej tam jeżdżą umizgi, uśmiechy, jakby w ogóle nie było rzezi wołyńskiej, która pochłonęła 250 tysięcy ludzi, naszych Polaków, na 2000 bestialskich sposobów. Ja powiem tylko o jednym, bo nie chcę epatować okrucieństwem. Małe dzieci, przebijano im rozżarzonym prętem główki, przewlekano stalowy drut i rozwieszano między stodołą a oborą i wisiało na takim rozpiętym drucie 6-7 polskich dzieci, malutkich. Oszczędzę Państwu dalszych opisów. To wszystko jest do znalezienia na 2000 sposobów. To nie było zwykłe zabójstwo, kula w łeb czy rozstrzelanie. To było bestialstwo. I nasza władza, nasi politycy, nasz pan prezydent obiecuje miliard euro banderowskiej Ukrainie. To jest dokładnie tak samo, symetrycznie, gdyby chciał dać miliard euro hitlerowskim Niemcom. Nie widzę żadnej różnicy. To było ludobójstwo. Dzisiaj odbył się wiec. Dzisiaj w Sejmie była pani z Ukrainy, pani Szewczenko, tak się chyba nazywa ta pani pilotka, Sawczenko, dziękuję Piotr, Sawczenko, która przyjechała chyba, żeby pilnować, żeby w naszym parlamencie nie uchwalono przypadkiem ustawy, która oddaje hołd pomordowanym ofiarom w bestialski sposób. Proszę Państwa, ta ziemia się jeszcze nie zamknęła nad tymi ludźmi. Oni leżą, ich szczątki leżą po lasach, dołach, rowach melioracyjnych, po polach, niepogrzebane, niepomodlone. Ci wszyscy, którzy dla dziwnych jakichś kalkulacji fałszywych, z tchórzostwa, z łajdactwa, próbują zatachlować te zbrodnie, przyjmują na siebie dożywotnio miano neobanderowca. Neobanderowca. W 1986 roku miałem wtedy 26 lat. 26 lat. Łączniczka Narodowych Sił Zbrojnych o pseudonimie Watra. Pani, która miała 86 lat, powiedziała mi: synku, mamy w Polsce szóstą kolumnę. Ja mówię: jak to szóstą? Piątą? Nie, szóstą. A kto ta szósta kolumna? A ta szósta kolumna to Ukraińcy, którzy kultywują banderę, którzy są rozsiani po Mazurach, po Pomorzu Zachodnim i kultywują banderę. Niezwykli Ukraińcy, którzy sobie żyją, są obywatelami polskimi. Nie, oni kultywują to poczucie banderyzmu.
To tak jak w Przemyślu ten gnojek, który krzyczał, jeszcze Polska nie zginęła, ale musi zginąć. I gdzie był pan prokurator? To są groźby. To są groźby. Więc jeśli zapomnimy o tych ludziach, zapomnimy o tych ofiarach, to tak jakbyśmy sobie grób kopali. Bo te ofiary, te 250 tysięcy udowodnionych ofiar spowodowało to, że nasza armia nie poszła się bić do Donbasu za Ukrainę z armią rosyjską. Tylko dlatego, że ta świadomość jest w ludziach, że jak możemy się bić za Ukrainę, jeśli oni wyrżnęli w sposób bestialski 250 tysięcy ludzi. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historycznym, bo oto partia rządząca traci poparcie Kresowian i wszystkich tych, którym bliskie są Kresy i ofiara Kresów. Traci poparcie. To się dzieje za naszego życia. Może nastąpi przewartościowanie polityczne. Może nastąpi przewartościowanie polityczne. Może niektórzy posłowie, którzy są nietykalni i niekrytykowalni, po dzisiejszym dniu będą krytykowalni. Wczoraj w Sejmie fantastycznie mówił poseł Winnicki. Pięknie mówiła pani Elżbieta Borowska. Odważyli się. Ale do czego się odważyli? Proszę państwa, do prawdy się odważyli. Ktoś powiedział, że tylko prawda jest ciekawa. No tylko prawda jest ciekawa. I teraz następna refleksja. Od dwóch dni jestem bombardowany przez media informacją z Wielkiej Brytanii, że oto zakończyła swoją pracę komisja, która stwierdziła, że premier Wielkiej Brytanii o nazwisku Blair, pamiętacie, to taki człowiek o uśmieszku idioty. Och, możliwe, że nawet idiota, który wepchnął Wielką Brytanię do wojny w Iraku. Że to wszystko nieprawda, że Hussein nie zagrażał Wielkiej Brytanii, że nie było żadnej broni masowego rażenia. Udowodniono mu to, że on kłamał. Że on kłamał. I co on robi, ten Blair? Nie skuli go w kajdanki. Nie zapakowali do kibitki policyjnej. Nie wywieźli do twierdzy Tower, bo naraził naród brytyjski na niebezpieczeństwo. On przeprasza. On z tym swoim uśmieszkiem idioty łaskawie przeprasza. Ale kogo przeprasza? Zauważcie państwo, nie przeprasza Irakijczyków, których zginęło 1,5 miliona cywilów. On przeprasza Brytyjczyków. O Irakijczykach nawet nie wspomni. Proszę państwa, przełóżmy to na siebie, żebyśmy się nie dali wepchnąć, tak jak wiele razy mówiłem, do jakiejś fałszywej wojny. Chociaż wepchnięto nas. Miller z Kwaśniewskim do Iraku, bracia Kaczyńscy do Afganistanu, a pan Duda do Syrii. Obrona ojczyzny zgodnie z konstytucją, do tego jest powołane Wojsko Polskie, do obrony ojczyzny. I ja rozmawiałem z wieloma obrońcami ojczyzny. Oni wracali z tej wojny obronnej, którą przegrali. Nie dostawali tak zwanego syndromu bojowego, nie mieli załamań psychicznych, bo bronili ojczyzny. Obrońcy są nieśmiertelni, są w stanie łaski uświęconej, ale agresywna wojna? W imię czyich interesów? W imię interesów koncernów amerykańskich. W imię tych interesów. To nie są nasze wojny. To jest hańba dla nas. Hańba dla nas. I teraz wracam do Blaira, żeby nie było tak, że wpędzą nas w jakąś ruchawkę. Zapłacimy wysoką cenę, a potem jakaś kanalia powie: wiecie co, szanowni państwo, ja was bardzo przepraszam. No ja się pomyliłem. Normalnie się pomyliłem. No, bardzo mi przykro. Tylko jakie będą ofiary? Jakie będą ofiary? Możemy o tym jeszcze oficjalnie mówić. Bądźmy czujni. Nie dajmy się wmanewrować w żadną wojnę. Pamiętajmy o naszych ofiarach. Za chwilę będzie w Polsce szczyt NATO. Nie wiem, co na tym szczycie ustalono, bo to już jest wszystko ustalone. Rozbawia mnie tylko, że wychodzi na to, że Polską rządzi New York Times, który tego swojego największego sojusznika, czyli pana Jarosława Kaczyńskiego, grozi mu palcem i mówi: no, Jarosław, żeby ci się przypadkiem nie chciało być Putinem w tej części świata. Tak, to w Nowym Jorku. No, w New York Timesie. New York Times zażądał od pana prezydenta Obamy, żeby wziął do raportu pana Jarosława Kaczyńskiego. Proszę państwa, można lubić pana Kaczyńskiego, można nie lubić pana Kaczyńskiego, ale przecież gula nam rośnie, jak widzimy, kiedy obce gazety wtrącają się do naszych prywatnych spraw. Ja powiem tak, a powiem, nie powiem. Wara New York Timesowi od spraw polskich.
Niech się New York Times zajmie biednymi Amerykanami, którzy umierają z głodu. Proszę Państwa, mamy lipiec, mamy szczyt NATO. Nie zatraćmy, nie dajmy się zwieść propagandzie, nie ulegnijmy jej. Obserwujmy wyraźnie to, co się dzieje i wyciągajmy wnioski. Najważniejsza rzecz to jest pokój i żebyśmy się rozwijali w dobrobycie. W dobrobycie. Pozdrawiam serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce.